Hej kochani, witajcie w moim najnowszym odcinku, z tej strony Wasz ulubiony Beauty Boy Władek, czyli ja. Dzisiaj mamy bardzo luźny test, nie mam żadnych konkretnych planów, po prostu mam parę produktów przed sobą, które chcę razem z Wami przetestować. Między innymi mamy nowy róż z Narsa, płynny róż, taki rozświetlający, leciutki. Przy okazji mam też szminkę z chyba tej samej serii, bo to jest chyba seria Afterglow, bo i róż i ta szminka to jest Afterglow. Dostałem też, bo ostatnio byłem na evencie z Narsa, odpowiedni odcień podkładu Light Reflecting, który jest z moich ulubieńców, ale teraz mam jaśniejszą, bardziej pasującą do mnie wersję. Przy okazji, Mio wypuściło razem z Vanesso Beauty Vitrix nowe odcienie bronzerów do kontrowania, do opalania twarzy. Zobaczymy, do czego bardziej będą się nadawały, ale sprawdzimy je też sobie. No i przy okazji, jeżeli jeszcze mówimy o Vibo, Mio. To też rozświetlacz, którego jeszcze na sobie nie używałem, pomimo, że mam go chyba od miesiąca. Jest to Mio Sista Glow we współpracy z Inhidris i Fok in the Garden. Rozświetlacz drobinkowy. Na razie był przeze mnie tylko słoczowany, więc myślę, że dzisiaj już jest czas na to, żeby go przetestować a przy okazji popawiem się pędzlami od Magdy Pieczonki, bo też je mam w mojej kolekcji, a jeszcze nie miałem okazji używać. Także jak macie ochotę zobaczyć te wszystkie produkty w akcji, to zachęcam Was do oglądania dalej. Ja przeważnie makijaż zaczynam od brwi. Dzisiaj będzie nie inaczej. Zrobiłem ostatnio henne, więc jedyne, co potrzebuję, to ułożyć je w miejsce. Użyję sobie mydełka z Anastazji Beverly Hills, dlatego, że um, nie żadnego żelu, po prostu chcę wykorzystać jak najwięcej pędzli z tego zestawu pędzli Magdy Pieczonki. W środku Mamy, o ile się nie mylę, 6 sześć, sześć pędzli, dokładnie. 6 pędzli, i tutaj wśród nich jest jeden, który jest właśnie taką e, klasyczną spiralką, więc po prostu chcę go wykorzystać do e, nałożenia produktów brwi. Taka dość sztywna, myślę, że będzie ładnie wyczesywać włoski, a z drugiej strony mamy syntetyczny, e, taki skośny, ścięty pędzelek do no, nakładania cienia albo e, pomady. Natomiast ja teraz użyję tej strony tylko i wyłącznie po to, żeby. Trochę wydostać, właśnie produktu z opakowania. I ja widuję różne recenzje na temat tego mydełka. Widziałem bardzo dużo recenzji dziewczyn, które mówiły, że te mydełka im się psują, mętnieją, pleśnieją. I, I przez to go nie lubią. A to jest jedno z moich ulubionych mydełek, ale to też jest kwestia tego, że jak możecie zobaczyć, ja jestem chyba jedną z nielicznych osób, u których to mydełko, nie wiem czemu, nie wiem czy to zależy, jest cały czas czyściutkie i zdatne do pracy i świeżutkie, a więc może dlatego mi się podoba. Nie wiem, co robi inaczej, czy może mi się trafiła jakaś lepsza sztuka, bądź im się trafiała jakaś felerna sztuka, ale no ja to mydełko uwielbiam. Ja Wam je polecałem już nie raz, natomiast no, chcę, żebyście też zdawali sobie sprawę z tego, że opinie są różne, więc jak będziecie go testować, to na własną odpowiedzialność. Ja nim włoski tylko i wyłącznie wyczeszę, szczoteczka swoją drogą radzi sobie w tym zadaniu bardzo dobrze, natomiast nie mam zamiaru tych włosków do czoła przyklejać, bo wiecie, że tego nie lubię, więc ja tylko i wyłącznie zrobię szybkie wyczesanie i pójdziemy do podkładu. No więc jeśli chodzi o podkład, tak jak powiedziałem, dostałem ostatnio na evencie, dobrany dla mnie idealnie odcień i aktualnie moim odcieniem jest Mont Blanc Light 2. Ja już wcześniej w mojej kolekcji miałem i to był chyba w ogóle mój ulubiony podkład rozświetlający roku 2022, właśnie ten podkład w odcieniu Gobi to jest trójeczka. I teraz jak go porównuję do tej dwójki, którą dostałem, a dwójka wygląda w ten sposób. To trujeczka jest, mało tego, że lekko ciemniejsza, to zdecydowanie bardziej żółta. Nie wiem, czego. Kupowałem, bo już teraz nie pamiętam, na takim dość mocnym samoopalaczu. Być może, bo wtedy ten kolor pasował mi bardzo dobrze. Natomiast aktualnie dwójka powinna być moim perfekcyjnym odcieniem. Zaraz się o tym przekonamy. Natomiast ja Wam powiedziałem, e, przed, chwilką. <grywania> powiedziałem wam przed chwilką, że to był mój ulubiony podkład roku 2022, jeżeli chodzi o kategorię podkładów rozświetlających. Dodatkowo to jest mój aktualnie wciąż ulubiony podkład, jeżeli chodzi o markę NARSA. Ale jeżeli miałbym Wam powiedzieć, który podkład rozświetlający na chwilę obecną jest moim numerem 1 i to też już Wam kilkukrotnie wspominałem w ostatnim czasie, bo to jest dość nowy produkt, Max Studio Radiance, ten mnie tak zachwycił, uwielbiam go. Także um, jeżeli dzisiaj, jak Wam o tym podkładzie przypominam i się zastanawiacie, czy w takim razie który z nich jest lepszy, czy ten, który Wam teraz dzisiaj przypominam, czy ten, który ostatnio polecałem, Max Studio Radiance, to Max Studio Radiance jest wciąż moim. Aktualnie numerem jeden wśród rozświetlających podkładów, co nie znaczy, że nie lubię też innych, i ten też jest bardzo, bardzo fajny. Tak więc, ja go sobie ładnie wstrząsłem i weźmy sobie kolejny z. Oh, prawie dostałem ten twarz kolejny z pędzelków od Magdy Pieczonki, i wydaje mi się, że ten taki płaski. Strasznie gruby trzonek, ale dość lekki. Ten taki płaski, mega miękkie włosie. E, będzie się nadawać do podkładu chyba najbardziej. Co prawda nie lubię takich dużych pędzli, ale słuchajcie, sprawdźmy, jak to będzie. Może, może mi się sprawdzi. Jak nie, to mam pod ręką Beauty Blendera. To też jest nowy produkt dla mnie, w tym sensie, że oryginalnego, prawdziwego Beauty Blendera nie używałem, bo to jest taki świąteczny zestaw z mydełkiem teraz wyszedł. W każdym razie takiego prawdziwego Beauty Blendera to ja nie używałem chyba z. Nie wiem ile lat, nie mam pojęcia ile lat, bo stwierdziłem i większość pewnie tak stwierdza w Polsce, że e, polskie marki te dużo tańsze marki mają naprawdę świetną, świetną jakość. No i powiem Wam tak. E, jak go zmoczyłem, to stwierdziłem, cholera, on jest jakiś sztywny i porównałem go sobie do zwilżonej gąbki z Boho Beauty. Ta jest sucha, one są tak samo miękkie wtedy, kiedy Beauty Blender jest zwilżony, a go Boho Beauty jest suche. I ono jest po zwilżeniu jak chmurka, także. Um, Cieszę się, bo też dostałem ten produkt w paszce. Cieszę się, że go dostałem, bo jakiś czas się zastanawiałem, czy e, ten oryginalny Beauty Blender jeszcze jakoś się w tym e, w świecie utrzymuje. Wiecie, czy on ma jeszcze sens? No i powiem Wam, że nie ma. Boho Beauty we Oli e, te gąbki są jednymi z moich ulubionych i aktualnie uważam je za 100 razy lepsze od Beauty Blendera. Biorę dwie pompki. Tak jak powiedziałem, pobawimy się tym dużym pędzlem. Jak on mi się nie sprawdzi. No to zamienię go właśnie na beauty blender albo sobie będę po prostu nim doklepywać to co będzie wymagało doklepania. gdzież na razie rozkłada ten pędzel wszystko całkiem ładnie. Ten podkład też sam w sobie jest dość taki nieproblematyczny w obsłudze. On się ładnie rozciera sam w siebie. Więc może ten podkład mu po części pomaga, ale podkład na pewno w sensie pędzel na pewno też nie jest zły. Natomiast wy ten podkład na mnie, mam nadzieję, że jeszcze pamiętacie, widzieliście go już kilkukrotnie i w sumie ten kolor też, o pędzelek gubi troszkę włoski, um, ale to jest na początku przeważnie pędzel jeden albo dwa włoski zgubi, ważne, żeby później nie gubił. W każdym razie wy ten podkład na mnie już kilkukrotnie widzieliście, jeżeli pamiętacie, kiedy go używałem jakiś czas temu, także tutaj się nie będziemy skupiać i za chwilkę przechodzimy do następnego produktu, którym będzie korektor. Chociaż powiem wam, że tak czy siak dla świętego spokoju jeszcze tą teksturę bardziej wtopię w skórę. Chociaż niby nie potrzebuję, ale tak jakoś w mojej głowie. Nie wiem czemu tak, ale mam ochotę docisnąć wszystko gąbeczką. Choć pędzelek jest jak najbardziej ok. E, dobra, jeżeli chodzi o korektory, stwierdziłem, że skoro bawimy się narsem, może wyciągnę dwa narsy, których dawno nie używałem, czyli że... Um, jak to one się dokładnie nazywają? Radiant Creamy. Radiant Creamy Concealers. Mam tutaj miniaturkę wanilii, która chyba będzie mi bardziej odpowiadała, ale mam też tutaj um, standardowy rozmiar odcienia Medium 1 Custard. I wiecie co? Ja... Ostatnio mam wrażenie, że za każdym razem, kiedy nakładam sobie korektor na powiekę ruchomą na górze, to jest trochę za jasno. Więc ja bym spróbował najpierw z tym ciemnym, i później, ewentualnie tym jaśniejszym, bym się rozjaśniał i wezmę sobie kolejny z pędzelków. W tym zestawie w ogóle był tak. Jeszcze właśnie taki pędzelek, po prostu ścięty kolejny, ale grubszy. Może na przykład do uzupełniania brwi cieniem, ale tego dzisiaj nie będziemy używać. Mamy taki duży pędzelek do pudru. Zobaczymy, czy go wykorzystam do czegoś. Mniejszy, taki dość precyzyjny, myślę, że taki wykorzystam na 100%, bo taki rozmiar akurat bardzo, bardzo lubię. Jest taki spłaszczony do cieni, ale widziałem chyba kilkukrotnie, jak pieczonka Magdalena nakłada tym pędzlem też korektor albo właśnie takie produkty do kontrowania. Um, dlatego stwierdzam. Zaryzykujmy z tym pędzlem, to jest numerek 15, gdyby Was to interesowało. I dosłownie zacznę od górnej powieki i z tym ciemnym odcieniem, zobaczymy, czy on mi będzie jakkolwiek rozwiązywał ten problem za jasnej, jak na mój gust powieki ruchomej. I za chwilę przechodzimy do bardziej ekscytującego produktu, bo nareszcie zajmiemy się nowością na rynku, czyli że tym takim płynnym różem z linii Afterglow. No widzę, to, mam wrażenie, że ta powieka prezentuje się nie najgorzej z tym odcieniem. Spróbuję nawet, co jest dziwne, bo podkład mam w odcieniu Light 2, a używam odcieniem Medium 1, spróbuję go nałożyć trochę pod oczy i najwyżej później rozjaśnić, bo no naprawdę, ja nie przepadam za rozjaśnioną skórą pod okiem. Ostatnio cały czas mi się taka ona robi przez te korektory, które mam w mojej kolekcji. Ja bym chciał nareszcie... Coś takiego bardzo wpasowanego w odcień mojej skóry. No mam wrażenie, że jest o włos ciemno, ale tylko słuchajcie o włos, że to nie wygląda wcale tak źle jak na tak ciemny kolor można byłoby się spodziewać. Także ja może dosłownie na granicy zaraz dołożę sobie jeszcze tego jaśniejszego, ale tylko tak jak mówię na granicy, żeby lepiej podkład jaśniejszy z tym ciemniejszym korektorem stopić no ale nie wiem, no mi się podoba chyba jak to wygląda tak jak patrzę na podgląd, a nie w lustro to wydaje mi się, że na podglądzie bardziej wybija się to, że ta okolica pod okiem jest mniejsza. ale na żywo tak bardzo się to nie rzuca, ale może to jest kwestia światła, dlatego łapię za tą mniejszą jedyneczkę i dosłownie sobie tutaj na granicy podokładam i wblenduję to już tutaj gąbeczką będzie szybciej bo jednak z trochę to Mam wrażenie, że nie zajmowało dłużej niż bym chciał. Myślałem, że to moment, w którym przechodzimy do różu płynnego, ale jeszcze nie. Dlatego, że przypomniało mi się, że przecież MiO wypuściło brązery, a ja zazwyczaj brązery nakładam przed przed różem, mamy bronzery z, we współpracy z Beauty Vitrix um, Vanessa, polska influencerka makijażowa wiecie jak to jest ona już miała wcześniej z marką Mio kolekcję właśnie płynnych produktów do kontrolowania twarzy z jeszcze rozświetlaczem i różem, testowałem te produkty i są całkiem fajne, natomiast teraz pojawiło się rozszerzenie linii bronzerów Sweetie Brownie, Sweet Brownie to jest kolor oryginalny, taki dość ciepły, który powstał właśnie przy pierwszej współpracy z tymi produktami do policzków, a teraz Doszły dwa nowe odcienie. Milk Chocolate, taki bardzo jasny kolorek. Myślę, że właśnie w niego pójdziemy. I Dark Praline, który jest z kolei już najciemniejszym kolorem, który właśnie w tej linii występuje. Jeżeli z jakimś cudem się skusicie albo będziecie mieć więcej niż jeden odcień, to myślę, że one też będą bardzo fajne do mieszania. Natomiast ja wstępnie, nawet Vanessa sama mówiła, że lubię czasem mieszać. Ja zacznę na początek właśnie od tego jasnego odcienia i tutaj akurat użyję mojego ulubionego pędzelka do brązera. Czyli, że Make Up by Mario F4, bo będę z nim najbardziej zaznajomiony. Nałożę go sobie tak tutaj na tył dłoni i będziecie mogli zobaczyć, właśnie, że on jest taki neutralny. Nawet w zależności od światła i ilości, może wyglądać lekko chłodno, ale w tym momencie ja widzę neutralny ton z delikatnie żółtym takim pomrukiem, po ale właśnie on nie jest ani intensywnie żółty, ani intensywnie pomarańczowy. Więc ten kolor dla blady karnacji będzie bardzo fajny, bo właśnie nie będzie ani za żółty, ani za pomarańczowy, bo ten oryginalny jest bardzo ocieplający. Pokażę Wam go jeszcze raz, bo na słoczach już chyba widzieliście, ale pokażę go Wam jeszcze raz, że on jest taki... No, prawie wręcz pomarańczowy, jeżeli porównujemy go sobie do tego nowego odcienia. Um, I jak ktoś ma trochę opalenizny, to ten odcień, podejrzewam, oryginalny jest super. Na mnie on też się dość ładnie blendował, jak go używałem, ale myślę, że ten jaśniejszy będzie po prostu łatwiejszy do opanowania. Także nabieram go sobie pędzelkiem na pędzelek z tyłu dłoni. No i zobaczmy sobie, jak to wygląda na skórze. Ok. Też wypada na mojej przynajmniej, bo dużo będzie zależało też od waszej karnacji, dość ciepło. Jak będziecie ciemniejsi i będziecie chcieli użyć takiego koloru na was, to on może wyglądać nawet z kolei paradoksalnie dość chłodno, bo już kilka razy tak miałem, że maluję kogoś moim ulubionym brązerem, który na przykład na jasnych karnacjach wygląda Ciepło, a miałem ciemniejszą modelkę i chciałem tak czy siak użyć na przykład tego produktu, bo był moim ulubieńcem, a no i się okazywało, że ton wygląda zupełnie inaczej. Tak więc wszystko zależy od waszej skóry. Na mnie to wypada całkiem ciepło, nieprzesadnie ciepło, ale jednak daje mojej skórze takiego zdrowego sunkist looku. Bardzo ładnie się rozciera i bardzo ładnie wtapia się w skórę, zostawia takie. Naturalne wykończenie, nie więcej takie, jak ma podkład, czyli że lekko świetliste, ale nie za mocno. Także wygląda bardzo, bardzo przyjemnie. Fajnie się z nim pracuje. Dobieram sobie kolejną porcję, rozprowadzę go sobie znowu w pędzelku i jedziemy z drugą stroną. Zawsze jestem zdania, że jak się z mokrym produktem przesadzi, co przy tak jasnym odcieniu, mam nadzieję, że mi nie grozi. Ale zawsze można wrócić z gąbeczką albo z pędzelkiem, którym nakładaliśmy produkt, w sensie podkład, i można to sobie stonować lub doblendować. Ale tutaj mam wrażenie, że wszystko rozkłada się jak marzenie. I dobiorę sobie jeszcze jedną małą kropelkę, żeby zaaplikować ten produkt tutaj pod linię żuchwy. I wreszcie teraz idziemy do różów. Natomiast brązer, nowy kolor, bardzo mi się podoba. Bardzo ładne, jaśniutki dla bladej cery super i bezproblemowy w pracy, jak widzicie, świetnie się rozciera. Ja sobie tutaj jeszcze wszystko nie wiem, czemu to robię. Bo znowu, tak samo jak przy podkładzie, nie uważam, żeby to było potrzebne, ale wszystko jeszcze raz wtapiam w skórę. No i teraz zrobimy nasz róż do policzków, tak jak powiedziałem jest to seria Afterglow, jest to nowy róż na rynku yy, i nowy w ogóle płynny róż jeżeli chodzi o Narsa, oni mieli już kiedyś płynny róż, yy, on chyba będzie teraz wycofany, chociaż moim zdaniem niepotrzebnie. Nie mam pewności, wydaje mi się, że będzie wycofowany. Moim zdaniem niepotrzebnie, bo to są dwie zupełnie różne formuły. Ta oryginalna płynna formuła różów jest bardziej napigmentowana. Ten tutaj ma być takim żelkiem półprzeźroczystym, rozświetlającym, bardzo, bardzo lekkim. Te róże mają po 7 ml. Chyba mamy w Polsce dostępnych cztery odcienie z. Chyba sześciu. Natomiast pozostałe odcienie, jeżeli Wam się podobają, zawsze możecie zamówić z oficjalnej strony NARSA. No i kolor, który ja mam, to jest odcień Brazen, czyli że taka brzoskwinka dość intensywna, przynajmniej dość intensywna na tym aplikatorze. Myślę, że na policzku będzie to wyglądało inaczej. Zacznę od takiej ilości, dlatego że byłem jednak na tym Masterclassie NARSA. No i pamiętam, że to jest lekko napigmentowane. Dlatego zaczynam od większej ilości, nie obawiając się, że przesadzę z pigmentem, bo jak widzimy, ten róż jest bardzo półtransparentny. Z tej strony użyłem palca, bo um, na Narsie też wizerzysta był z Brazylii, który nam pokazywał swoje ulubione techniki makijażowe. No i właśnie ludzie z Narsa opowiadali, że oni są bardzo za używaniem dłoni przy malowaniu. Słuchajcie, róż bardzo ładnie się wtopił, pozostawił taki lekki hint koloru, w sensie taki szept koloru, że ten policzek jest bardziej brzoskwiniowy na pewno niż ta druga strona ale nie rzuca się to mocno w oczy zobaczę czy to będzie można podbudować żeby ten efekt był intensywniejszy, bo ja lubię jak policzek jest troszeczkę bardziej intensywnie zaznaczony natomiast tak jak powiedziałem z tej strony używam palca bo też dlatego, że znam już trochę takich produktów z lekką pigmentacją i wiem, że one... O, w ogóle bardzo widzicie? Jeszcze bardziej glowy się skóra zrobiła. Także faktycznie jest to róż rozświetlający. Nie wiem, czy nie poszedłem trochę za daleko tutaj. W każdym razie użyłem palca z dwóch powodów. Dlatego, że po pierwsze ludzie z Narsą tak pokazywali. A po drugie, z racji na jego bardzo lekką pigmentację wydaje mi się, że jak go sobie nałożę z drugiej strony... I nawet teraz nakładam jeszcze więcej. I spróbuję go wyklepać gąbeczką. To jest szansa, że on się cały zje, ale tak czy siak jestem otwarty na eksperyment. Okej, okay, dobra. Widzę, że gąbka też bardzo ładnie go rozkłada i nie wiem w ogóle, czego się bałem, bo efekt jest bardzo podobny. Nawet tutaj nie dokładałem drugiej warstwy. Co prawda na start od razu nałożyłem trochę więcej, ale nie dokładałem drugiej warstwy i mam wrażenie, że jest... Mega podobnie, okej, okay, no dobra. Czyli, że się nadaje do, do aplikacji czym chcecie. To oczywiście dobrze. Dam sobie trochę właśnie jeszcze na grzybiet nosa. No i bardzo ładnie się to prezentuje. Powiem Wam, że byłem bardziej sceptycznie nastawiony. Spodziewałem się, że będzie o wiele bardziej znikający na twarzy, bo widziałem chyba jedną recenzję e, właśnie zagraniczną i tam, e, to była chyba Morgan, ona opowiadała, że ten dróż troszeczkę za bardzo z twarzy znika, dla mnie ten efekt jest bardzo zadowalający. On właśnie też. Z z tego co wiem, jak marka go opisuje, że to ma być taka lekka wersja transparentnego różu, który dodaje trochę glow i trochę koloru, ale nie jest intensywny. No i to co widzę na twarzy bardzo mi się zgadza z opisem producenta, więc jeżeli Wam się coś takiego podoba i szukaliście właśnie lekkiego płynnego różu, to ten może Wam się właśnie e, spodobać, przypaść Wam do gustu. Zapudruję sobie teraz twarz, użyję tego pudru od House Labs. Nie przepadam za nim jakoś super bardzo, ale go wyciągam jeszcze raz na wierzch, dlatego że chciałem znowu porozmawiać na szybko na temat marki House Labs. Czy wiecie, a może nie wiecie, że to jest chyba prawdopodobnie a i słuchaj drogą, używam właśnie tego małego precyzyjnego pędzelka e, ósemki od Magdy Pieczonki. To jest najprawdopodobniej najbliższa marka wchodząca do polskiej sefory. I już myślę, że niebawem. Powiedzieli mi to pracownicy w Seforze, bo zauważyli, że w sklepach leci prawie sama muzyka Lady Gagi. A powiedzieli, że z autopsji wiedzą, że wtedy kiedy wchodziła Ariana Grande, albo wtedy kiedy wchodziła Rihanna, czyli że Fenty Beauty i Rem Beauty. Jestem ciekawy, czy przy salejnie Gomez też tak było, ale w każdym razie powiedzieli, pamiętam dokładnie, że przy Arianie Grande i przy e, Fenty, przy Rianie leciała ich muzyka non stop. I teraz tak jest z Lady Gaga. Pamiętam, że nawet gadałem z jednym pracownikiem, że trochę Mario depcze Lady Gaga po piętach bo dopiero co on zdążył wejść do polskiej Sephory, a już leci muzyka Lady Gaga, także nie wiem, czy to będzie w przeciągu najbliższych miesięcy czy tygodni, nie mam pojęcia, natomiast wiem, znaczy wiem, zakładam i wam też daję takiego linka. Linka? Dobrze, to no wiecie o co chodzi. Lika. Po angielsku. Daję Wam w każdym razie taki lik, że jest szansa na to, że najbliższa... O w ogóle bardzo ładnie się ten róż też i bronzer zapudrowały. Że mm, najbliższa marka, która się pojawi w naszej polskiej seforze, to będzie właśnie marka House Labs. Dajcie znać, czy jesteście podekscytowani. Ja no, powiem Wam, że tak sobie, bo produkty, które mnie najmocniej interesowały już sobie Zamówiłem, już przetestowałem i nie wywarło na mnie jakiegoś ekstremalnie pozytywnego wrażenia, więc um, no raczej po nic świeżo po tym jak ona się w, w naszej polskiej ceforze może pojawi. Po nic raczej sobie nie polecę, ale myślę, że może Wy będziecie tym zainteresowani, więc wam daje znać, możecie mi powiedzieć, czy jest coś innego, co powinienem przetestować, bo... Mogę dla Was zrobić wyjątek. Nałożę sobie tym samym małym pędzlem odrobinę kontrolującego brązera pod szczękę, pod linię żuchwy z Kevina Aquana. To jest bardzo kultowy, bardzo zimny brązer do kontrowania. Nałożę go sobie dosłownie tylko i wyłącznie, żeby zaznaczyć linię żuchwy. I cały czas staram się zapamiętać, żeby nie mówić tylko i wyłącznie, żeby mówić albo tylko, albo wyłącznie, bo te oba. Słowa znaczą to samo i to tak jak mówić masło maślane. Ktoś mi tak powiedział w komentarzach, że tak się nie mówi, i jeszcze się tego nie nauczyłem, jeszcze nie zapamiętałem, ale staram się. Mam to gdzieś tam z tyłu głowy, bardzo daleko. Podkręcę sobie jeszcze w międzyczasie rzęsy i nałożę trochę takiego pudrowego różu, zanim przejdziemy do rozświetlacza i do pomadki. Na rzęsy też sobie oczywiście robiłem wczoraj Henne. Także na, nareszcie je widać od nasady aż po końce. No i stwierdziłem, że do odcienia Brazen będzie idealnie pasować mój róż w odcieniu Narcissus, czyli że w odcieniu narcyz bo to też jest taka delikatna brzoskwinka, więc ja przy pomocy tego różu sobie jeszcze go trochę na zewnętrznej części twarzy podbuduję. Zresztą, jak wiecie, ja lubię bardzo budować mokre i suche produkty jeden na drugim. A, przypomniałem się jeszcze jedna rzecz, parę dni temu zostało zakończone rozdanie z moimi różami. Więc na razie jeszcze do mnie zwycięzca się nie zgłosił. Tamten komentarz zwycięski jest przypięty pod filmem z premierą tych różów. Więc jeżeli jakimś cudem zwycięzca to ogląda, to zachęcam, żeby zajrzał pod komentarz i zobaczył, czy wygrał, bo chciałbym te róże. Móc wysłać, ale e, jeszcze to nie jest koniec rozdań, bo muszę Wam powiedzieć, że mam jeszcze jednego boksa i ten jeszcze jeden boks będzie rozdawany akurat na Instagramie. Nie powiem Wam kiedy, bo jeszcze sam nie zdecydowałem, kiedy chcę się za to zabrać, ale na pewno w najbliższym czasie, albo końcówkę tego miesiąca, albo początek przyszłego miesiąca, u mnie na Instagramie będzie możliwość wygrania kolejnego boksa pełnego sześciu różów. Więc jak macie na niej ochotę, jeszcze raz, jeżeli chcecie wziąć udział w rozdaniu, jeżeli braliście po tamtym filmie, to na Instagramie możecie spróbować jeszcze raz. Jak nie braliście, a chcecie, to możecie na Instagramie spróbować po raz pierwszy. Ale daję wam znać, że warto obserwować mój Instagram, bo za jakiś czas pojawi się drugie rozdanie z różami. Natomiast teraz myślę, że czas na rozświetlacz. To jest właśnie rozświetlacz Sista Glow we współpracy z Izo Inhidris i Gabrielą. Pomyliłem ich nazwy: Izo Fock in the Garden i Gabriello uh, in Hiddies. One stworzyły dwie wspólne palety znaczy, stworzyły dwie palety wspólnie w jednej współpracy. Natomiast rozświetlacz jest ich wspólnym dzieckiem. Jest to rozświetlacz bardzo drobinkowy, z tego co wiem. Na słoczach wyglądał bardzo drobinkowo, dość intensywnie też. On jest taki jedwabisty, mięciutki i no jest mocny. Jest szampański, ale z takim bardzo lekkim złotym pontonem. Tonem. pod podtonem. No, i jak w niego patrzę, to właśnie widzę zarówno srebrne, jak i złote drobinki, które właśnie zapewniają ten w sumie szampański odcień, ale przewaga jest drobinek złotych, przynajmniej u mnie. Jest ich trochę więcej. Uh, no i tak jak powiedziałem, to jest rozświetlacz drobinkowy, więc zdecydowanie dla tych z Was, którzy lubią, u, bardzo drobinkowy. Wy widzicie, że on jest intensywny, natomiast to jest taka, no mega drobinka. U. Uh. I bardzo mi się podoba ten odcień. Na wprost go w ogóle nie widać, co też jest bardzo ważne. Jest mega mocny. O, oh, wow. Wiecie oczywiście, że ja lubię takie bardziej delikatne, naturalne rozświetlacze. Natomiast jak lubicie rozświetlacze drobinkowe. O, oh, wow. To jest jeden z ładniejszych, chyba. Jeszcze bardzo lubię ten Diamond Water od afektu. Um, od Natomiast tutaj mamy delikatnie taki bardziej szampański, mniej chłodny odcień, więc on. Pomimo że się bardzo mocno wybija, to trochę też się stapia ze skórą. Wiecie o co chodzi? Bo tam ten Diamond Water jest bardzo, bardzo biały, więc on mocniej jakby się odcina od skóry, co czasami też jest pożądane. Natomiast no, powiem wam, że wygląda to bardzo przyjemnie. Bardzo ładnie też się nałożył, nigdzie się nie rozlatuje z opakowania. Także jak lubicie drobinkowe rozświetlacze, to powiedziałbym, że jest absolutnie przepiękny. No i też bardzo intensywny. O po wprasowaniu jeszcze z niego wychodzi taki bardziej chłodny ton w porównaniu do tego, co było przed chwilką, i tak jeszcze lepiej stapia się ze skórą. Bardzo ładne, bardzo ładne. Nie do końca w moim stylu, wy to wiecie, ale jak na rozświetlacze drobinkowe, to myślę, że razem właśnie z tym Diamond Water, jedne z lepszych, jakie mam w mojej kolekcji. Przepiękne. Na twarzy się nie zatrzymujemy. Oczywiście dam go sobie w kąciki oczu. I w kącikach oczu ja już lubię bardzo intensywne rozświetlacze. I na, na, jakby na środku ruchomej powieki. I czasami używam właśnie dwóch rozświetlaczy. Mm, w kąciki oczu coś mocnego, a na twarzy coś delikatniejszego. I o ile, tak jak powiedziałem, na twarzy może to nie jest mój styl, ale na powiece ruchomej jak najbardziej. Mm, cudo. Właściwie Kurde, jak nakładam go to na powiekę, to, to wygląda jak bardzo ładny, drobinkowy, szampański cień. Więc wydaje mi się, że to jest właśnie formuła takiego miękkiego cienia z bardzo dużą ilością drobinek, po prostu w dużej wyprasce jako rozświetlacz. Bo teraz jak widzę to na oku, to wygląda dla mnie po prostu przepięknie. To mógłby być też idealny, taki szampański, pojedynczy cień. Wiecie, jak ktoś używa tylko jednego odcienia na powiekę, albo na przykład bronzera i jakiegoś jednego cienia na powiekę, to też na powietrzu to wygląda absolutnie zniewalająco. No i ostatnia rzecz, która mi została na dzisiaj, to jest pomadka właśnie z Narsa. Tą pomadkę mam w odcieniu Dolce Vita, to też jest linia um, Afterglow. Dokładnie produkt nazywa się Sensual Shine Lipstick. To ma być kurcze. No i tutaj po już się trochę go boję, bo zanim go zasłoczyłem, wydawało mi się, że to jest taki bardzo. Półtransparentny balsam, który właśnie jest takim produktem, który zazwyczaj lubię, po jakie sięgam dość często, ale po słoczu to on ma dość dużo pigmentu i może to być dla mnie trochę za intensywne, przekonamy się za chwilę. Natomiast sam kolor Dolce Vita jest takim dość zbliżonym odcieniem do moich ust, więc może nawet jeżeli ma dużo pigmentację, bo no jak widzicie, trochę tego pigmentu tutaj jest, nie jakoś super dużo, ale trochę tego pigmentu jest, to myślę, że może się to ładnie sprawdzić mimo wszystko, dzięki odcieniowi. Jak go roztarłem, to w sumie jest taki był transparentny. No dobra, najwyżej będę go wyklepywać, bo... U! <laughs> Okej, okay. dobra, jest bardzo balsamowy na ustach, jak go nakładam sobie, po prostu czuję, jak się rozpuszcza, jak masełko i ten odcień to chyba, nawet jak jest napigmentowany, to jest dosłownie odcień moich ust, bo zobaczcie, że ja go nakładam tutaj bardzo dużo już i to wciąż jest mój kolor. Także... To jest chyba idealny odcień dla mnie, w sensie, że będzie, będę mógł go używać tak czy siak Mimo jego za dużej figmentacji jak na moje upodobania po prostu, z, po prostu z racji na ten odcień Gdyby to był jakikolwiek inny odcień, myślę, że by to się aż tak bardzo nie sprawdziło Mmm, okej okay. I bardzo nawilżający I bardzo lśniący przy okazji On jest wąziutki Przez co można nim wyrysować całkiem precyzyjnie krawędzie. Tego nie chcę, bo naturalne usta, no jednak tych takich ostrych krawędzi nie wosiadają, bo w większości wypadków są po prostu bardziej takie wtopione w skórę. Mm, bardzo ładny jest ten odcień, nawet jako taki, może kiedyś spróbuję to jako różu na policzek, bo kolor jest mega przyjemny. Nawet bym powiedział, że tak jak na niego patrzę, pod niektórymi kątami wygląda jak lekko bardziej różowy adonis, wiecie, ten jest mój, mój, jeden z bardziej popularnych różów. No ale mega ładnie to wygląda to jakaś sucho skórka mi przyleciała bardzo ładnie to wygląda mega jest to nawilżające, dosłownie jak balsam na ustach a bardzo leciutkie lśniące podoba mi się podoba mi się idealnie dla mnie trafiony kolor jestem zachwycona tym odcieniem no więc, kochani, dlatego że użyłem dzisiaj podkładu, który znacie, który ja też znam, korektora, który znamy wszyscy razem, pudru, który znamy, to nie będziemy robić żadnego testu trwałości. Ja wiem, że na moich policzkach nigdy żadne produkty nie mają problemów z noszeniem się, także tak jak powiedziałem, test trwałości dzisiaj nie będzie miał najmniejszego znaczenia, bo i tak nic się na bokach twarzy u mnie nie zmieni. Dlatego robię podsumowanie już teraz a, i będziemy odcinek kończyć. No więc, jeżeli chodzi o pędzle, bo pędzli też używaliśmy. One są dobrej jakości, fajne, syntetyczne włosie, jest ok, Nie zachwycają mnie jakoś super bardzo, natomiast jeżeli, wiecie, lubicie Magdę Pieczonkę i chcieliście kupić sobie jej pędzle, myślę, że też rozczarowani nie będziecie. To włosie syntetyczne co prawda jest bardzo miękkie i bardzo dobrze się na mojej skórze sprawdziło ze wszystkimi produktami, z którymi na razie go wykorzystywałem, ale jednak ma też takie Coś taniego czuć z tych włosów. Nie chcę obrazić Magdy pieczątki, jeżeli oglądam to wybacz, ale czuć z nich coś takiego taniego. Być może nawet, to nie jest kwestia włosów, może to jest kwestia tego, że te pędzla są lekkie, może przez to mi się wydaje, że nie czuć w nich takiego wiecie, aż luksusu, bo chyba wydaje mi się, że trzonki są pozłacane. Takie mam przeczucie, nie mam pewności, mogę okłamywać, dlatego nie bierzcie tego jako pewnik. I właśnie też mi się świetnie sprawdza. No nie wiem, one chyba powinny być cięższe, takie, wiecie, dociążone i wtedy będzie naprawdę czuć z nich luksus. Um, Mogłyby mieć też trochę cieńsze trzonki, żeby były takie bardziej. No, one są. Oh, dlaczego ja marudzę? Jakby dobre pędzle, fajnie mi się sprawdziły, ale one są takie masywne, takie, takie trochę niepotrzebnie grube. No ale są ok. Podkład korektor puder, bardzo dobrze znacie, tego nie podsumowujemy. Bronzer, ten nowy kolor, bardzo mi się podoba jest całkiem dobry, właśnie dla bladych karnacji świetnie się z nim pracuje. Um, nie mam właściwie zastrzeżeń. Ja już wcześniej ten oryginalny bronzer pochwaliłem za formułę. Um, dało się z nim pracować też na mojej karnacji, bo się ładnie rozcierał nawet ten kolor. Po prostu trzeba było go używać trochę mniej. Tutaj mamy kolor dobry dla karnacji takich jak moja, że już nie trzeba się w ogóle starać. On po prostu pracuje razem z nami w sposób taki, że widać, że on chce z nami pracować, że on chce w naszą twarz się wtopić. Także to rozszerzenie kolorów jest dobrym pomysłem dla różnych karnacji. Mamy teraz fajne różne opcje, a formuła tak jak powiedziałem już od samego początku była naprawdę wzorowa. Bardzo, bardzo dobry, płynny brązer. To prawda ja chyba wciąż wolę troszeczkę bardziej kremową konsystencję, ale to jest absolutnie kwestia tylko i wyłącznie preferencji. Jak lubicie płynne, to te można polecić. Zwłaszcza, że znając tę współpracę z Vanessa one się często wyprzedają, więc recenzuję to w miarę na świeżo, jak to wyszło, więc jak jeszcze jest i jesteście tego ciekawi, warto wziąć. Róż płynny, tutaj też jestem zadowolony, znaczy w sensie nie ma chyba z dzisiejszego odcinka żadnych bubli Z niego też jestem zadowolony. Bałem się trochę, że będzie za mało napigmentowany, jak na mój gust i faktycznie on jest lekko napigmentowany, ale to też jest czymś, czego niektórzy Niektórzy, niektóre osoby chcą. Producent też mówi o nim, że jest to lekko napigmentowany produkt, półprzeźroczysty, rozświetlający, taki zapewniający juicy efekt na policzkach. I tutaj wszystko się zgadza: więc nie ma żadnych jakby, nie, 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 nie mogę mieć prawa, żeby marudzić, że ten róż ma mało pigmentu, bo taki on miał być. Tak ma to wyglądać i koniec końców wygląda to na policzkach bardzo przyjemnie. Oczywiście, jeżeli wolicie bardziej napigmentowane róże, trzeba byłoby szukać sobie coś innego, natomiast jak poszukujecie sobie coś bardzo, bardzo naturalnego i lekkiego, rozświetlającego w dodatku, jeżeli nie chcecie tego pudrować, no to myślę, że z tej opcji będziecie zadowoleni. Myślę, że starsze cery, suche cery będą chyba najlepszym e, kandydatem, żeby taki produkt właśnie polubić, albo dziewczyny i chłopcy, którzy lubią bardzo lekki, niezauważalny makijaż. Tak, jak ja. Ja takie też czasem lubię, także ten produkt jest jak najbardziej ok. Roświetlacz jest dla osób śmiałych. Tutaj na opakowaniu w środku jest napisane sroczy alert i zdecydowanie można tak powiedzieć, bo ten policzek jest tak intensywnie rozświetlony i ja się założę, że Wy na nagraniu widzicie o wiele bardziej taflę, widzicie coś o wiele bardziej takiego gładkiego, bo no, jesteśmy w małej odległości. Na pewno siedzicie troszeczkę dalej ode mnie niż ja od lustra, natomiast ja w lustrze widzę rozsypane drobinki, miliard drobinek, ale właśnie przez to, że te drobinki są napakowane w taki odpowiedni sposób, że tych drobin nie jest za mało, to to wygląda po prostu dość gładko i właśnie tak soczyście i tak bogato. Także oni tutaj drobinek nie pożałowali. Jak lubicie drobinkowe, intensywne rozświetlacze, to ja nie wiem, czy w odcieniu szampańskim to nie jest najlepsze, jakie ja w ogóle kiedykolwiek testowałem. Także znowu, jak lubicie drobinkowe rozświetlacze, to będziecie z tego bardzo zadowoleni. Mio robi naprawdę bardzo fajną współpracę ostatnio. No i pomadka z Narsa. Bardzo nawilżająca, bardzo precyzyjna przez ten swój cieniutki kształt jest też łatwa w nałożeniu na usta, więc jeżeli dobierzecie sobie ładnie odcień, to podejrzewam, że nawet poprawki w ciągu dnia nie będą stanowiły dla Was jakby problemu. Wystarczy później to sobie roz, no wiecie o co chodzi, tak rozprowadzić ustami i wszystko jest nałożone perfekcyjnie. I bardzo mi się podoba ten odcień, bo do mnie pasuje też idealnie. To jest dosłownie kolor moich ust, także też jestem zadowolony. Czy mm, chciałbym, żeby to było coś innego, bo jednak tak sobie założyłem, że to będzie taki bardziej produkt w stylu e, Black Honey z e, Clinica, który jest już takim bardzo transparentnym produktem. Tutaj jest nałożone z, no wiecie, przejechałem się ze 2 trzy razy i wciąż tutaj jest bardzo, bardzo przeźroczyście, więc jedynie moje niezadowolenie małe może wynikać z tego, że ja sobie założyłem, że to będzie inny produkt niż to, co faktycznie dostałem. Natomiast jest to no ewidentnie podpisane jako błyszcząca szminka, więc po szmince pigmentu można byłoby się spodziewać, także znowu nie powinienem się tego czepiać. Co prawda miałem nadzieję, że to będzie coś innego, ale Miałem nadzieję, że to będzie coś innego, dlatego że chciałem tego używać na sobie, ale z racji na ten kolor wciąż będę mógł tego używać na sobie, bo po prostu mi pasuje. Dobra, wszystko dzisiaj jest jak najbardziej ok. Niektóre produkty uważam są bardziej godne uwagi, tak jak na przykład te produkty z MIO, mało tego, że są dobre to jeszcze wspieracie nasze polskie, rodzime influencerki. To jeszcze są też tanie, bo w porównaniu do pozostałych produktów, które testowałem, no to mamy już du dużo wyższą półkę, ale ten róż dla osób, które lubią jasne, lekkie, półtransparentne, nawilżające i świetliste róże, też jest moim zdaniem jak najbardziej godny. Uwagi! Także, tak jak powiedziałem, bardzo przyjemny, lekki, bezstresowy test. Mamy już za sobą. Jeżeli Wam się podobało, mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na dłużej. Zachęcam Was do subskrypcji. Możecie też zostawić kciuka do góry, dzwoneczek, tego typu sprawy. Ja Wam serdecznie dziękuję za dziś. No i mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku. Cześć!